chcąc nie chcąc, premier Tusk, myślę, że chciał, ale dostał te papiery już absolutne na lidera Europy. Pan Andrzej Sebastian Duda, sprawujący funkcję prezydenta, od samego początku przeszkadza temu rządowi. Później jak się odkrywa tą pierwszą warstwę, drugą, to jest tylko szmal, 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 władza, seks, szmal, szmal, władza, seks, seks, władza, szmal. Jeżeli w dobrej formie by był pan prezes, no to byłby w stanie sobie poradzić oczywiście z różnymi rzeczami. Natomiast widzimy ostatnio, że ta forma jest raczej no, niemeczowa. I teraz wystawianie zawodnika z kontuzją jako napastnika no, jest ryzykiem takim, że jednak albo strzeli samobój, albo nie strzeli do bramki. No. Państwa gościem dr Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. To skoro o wizerunku i o marketingu, no to oczywiście na tapet bierzemy na początek wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie. Ogólne wrażenie, jakie pan ma? Pozytywne. A jeżeli już mamy tak od ogółu do szczegółu? Mniej pozytywne. No dobrze. Dlaczego mniej? Dlatego, że nie wszyscy potrafili się w tym odnaleźć, nie wszyscy potrafili zrozumieć swoją rolę, ale ogólnie wrażenie jest okej. Okay. To znaczy tutaj już bym się czepiał strasznie. No ale rozumiem, że też po to jesteśmy, żeby się tam gdzieś przypatrywać temu. Dużo dało też nam obrazków różnych, jakich mamy polityków. Bardzo dużo. Tym bardziej, że dobrze albo źle wypada się na czyimś tle właśnie. To jest ta słynna zasada wizerunkowa. No i potwierdzają się przypuszczenia bądź pewności niektórych, że jeden z tych, którzy tam byli, nie nadaje się do tej funkcji i tyle. No ale wie pan, że ja i tak będę teraz ciągnąć za język, to zapytam inaczej. Jak na tle Andrzeja Dudy wypadł Donald Tusk? No bo tutaj mamy pewną gradację stanowisk jednak. No tak, gradacja stanowisk polega na tym, że w protokole jest tak, że prezydent spotyka się z prezydentem, a u nas funkcja prezydenta, już abstrahując od pana Andrzeja Sebastiana Dudy, no jest jaka jest. Znaczy, chciałbym zaryzykować, że prezydent niewiele może, ale już nie chcę tego dzisiaj powiedzieć, bo okazuje się, że może psuć. Natomiast Donald Tusk dostał pieczątkę taką, jeżeli potrzebował, ale no pewnie w sferze wizerunku potrzebował, że jest politykiem światowym, że jest uznawany przez największe mocarstwo na świecie i że z nim toczą się rozmowy jako z człowiekiem decyzyjnym, operacyjnym, sprawczym. I to może się komuś podobać albo nie, natomiast no nie musiał, prawda, być zaproszonym jako premier. Tej formuły nie ma poza tymi krajami, gdzie premier jest ewidentnie. No pojawiły się jakieś spekulacje, że to był pomysł ambasadora Brzezińskiego. Zaproszenie obu polityków, ponieważ miało to właśnie mieć taki wymiar i taką parabolę czasową zrobić do 99 roku i wcześniej, kiedy to właśnie jedność polskiej klasy politycznej doprowadziła nas do no, historycznego dnia. Jeżeli jego ekscelencja pan ambasador Brzeziński to wymyślił, to chylę czoła, bo to jest świetny zabieg, świetny ruch. Natomiast podejrzewam, że gdyby tylko chodziło o te fotki, to aż tak by to nie musiało być, że Po prostu Biden chciał się spotkać z Tuskiem, tak? Tylko nie mógł zrobić tego, bo tak to jest, było absolutnie. Nieprotokolarne. Uznajmy to po prostu, że tak jest. No bo nie ma formuły takiej. No, on się już z nim spotkał przecież, jak był liderem opozycji, co też jest dużym wydarzeniem jednak w przypadku prezydentów. Nakładają się różne rzeczy. Pierwsza rzecz, która się nakłada, to jest to, że wojna za naszą granicą przybiera no, zły obrót. Różne obroty, tak, żeby było nie do końca może zły, ale też nie jest jakiś rewelacyjny. Bo drugie, 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich przy jesiące funkcjonuje. Czyli bardzo mocne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Są wybory w listopadzie, jeżeli chodzi o wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale pamiętajmy, że są wybory europejskie, czyli zmienia się Komisja Europejska. Polska też obejmuje przywództwo od 1 stycznia, jeżeli chodzi o właśnie Unię Europejską, czyli mamy prezydencję. Donald Tusk pokazał i my, Polacy, Polki i Polacy, pokazali, że można się przeciwstawić populizmowi i zrobić stop. Zresztą tym grał, zdaje się, premier Tusk tam dosyć mocno, że demokracja ma się dobrze. I rzeczywiście ten update jest potrzebny z dwóch powodów. Raz, żeby właśnie nam też pokazać, że jesteśmy z wami, czuwamy, nie dajcie się, bo jest różnie. A druga rzecz jest taka, że chcąc nie chcąc, premier Tusk, myślę, że chciał, ale dostał te papiery już absolutne na lidera Europy.
Co nie znaczy, że będzie uciekał do Brukseli od razu, tylko lider Europy to też jest premier danego kraju. Prawda? I patrząc na słabość i Scholza i Macrona jednak, to jest jakiś dobry kierunek. A po czym można poznać? Po bardzo prostej rzeczy. W nocy od razu pojawił się komunikat z nocy czasu polskiego, że jutro odbywa się Trójkąt Weimarski. Nie wierzę w przypadki. W związku z tym jeden polityk się pocieszył, pobiegał, porobił selfie, a drugi załatwiał sprawę. No też... Już żeby się tak nie czepiał, ale też z tego powodu, że operacyjnie premier odpada w Polsce za rządzenie i do widzenia. Mam wrażenie, że Pałac Prezydencki nie do końca chce to przyjąć, bo przecież pan prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że Tusk Donald jemu towarzyszy podczas tej wizyty. No i było tam parę takich psztyczków, które świadczą o tym, że pan prezydent jednak chciał uchodzić tutaj za lidera tejże delegacji, ale rzeczywiście nie czepiajmy się. Wielu się obawiało, że się może wydarzyć coś. Mogło być gorzej, tak. Nie wydarzyło się i z tego powinniśmy się cieszyć. No niestety usterka samolotu na koniec się zdarzyła, ale na szczęście instrukcja HET działa. Dziś spotkanie pana prezydenta Dudy z Jensem Stoltenbergiem w Brukseli. O to właśnie chodzi, że czegoś się nauczyliśmy, boleśnie, ale się nauczyliśmy. A dwa, oczywiście, no nie są to ludzie z tej samej bajki, ale nawet nie chodzi o obóz polityczny, bo prezydent próbuje teraz to zagrać, że tam jesteśmy z różnych obozów, ale że tam coś jeszcze. No chcę przypomnieć panu prezydentowi, że był z tego samego obozu, to też mu nie szło za bardzo sprawowanie urzędu prezydenta. W związku z tym coś, co było widać, co jest wypisane na twarzy pana wiceprezydenta Mastalerka, wczoraj się ziściło. Ja myślałem, że myślę, że za szybko trochę. O ambasadorach pan mówi? Tak, myślę, że topór wojenny Tusk został... Tusk się chyba zagalopował, tak? Dobrze mówię? Nie, chyba coś mu się pomyliło, przepraszam, takie słowa padły. No, to jest... To jest... Marcin Mastalerek o Donaldzie Tusku. No właśnie dlatego chciałem powiedzieć, że wiceprezydent też powinien chyba zupdate'ować oprogramowanie, w jakiej lidze gra i ile poziomów przeszedł w Call of Duty na przykład. Bo może... Mario Bros chyba, panie doktorze. Może być Mario Bros. Ja się trzymałem na etapie Chińczyka. W związku z tym na pewno może się okazać, że na razie będzie stał dwie kolejki, a później zostanie odłożony do pudełka. Polityka to jest sprawa dla poważnych ludzi, tak, i dużych chłopców, dziewczynek. Właśnie. W związku z tym, no jeżeli nawet, no to świetnie pasuje, bo byli w Stanach Zjednoczonych, czyli pan prezydent Duda według terminologii amerykańskiej jest kulawą kaczką, czyli już nie może kandydować na prezydenta. Pytanie, co chce, jeżeli chce, żeby te ostatnie 14 miesięcy wyglądało tak, że będzie teraz z obrażoną miną mówił, bo nie, to gratuluję pomysłu. No ale nie, no to chodzi o to, że po prostu według pana prezydenta, jak zrozumiałam, minister Radosław Sikorski zapomniał o tym, co mówi ustawa, zmieniona zresztą w ostatniej chwili przez Prawo i Sprawiedliwość, a ustawa mówi, że to prezydent powołuje ambasadorów na wniosek ministra spraw zagranicznych. W związku z tym pan Duda postanowił przypomnieć, że to on ma fundamentalny wpływ na to, kto będzie ambasadorem. No i stąd chyba się mu coś pomyliło o Tusku od Mastalerka, że to jednak od prezydenta ostatecznie będzie zależało, więc tutaj chyba szykuje nam się gruba awantura. A i tak, i nie. Dlatego, że dwie rzeczy. Po pierwsze, to taka uwaga natury semantycznej, czyli pan Mastalerek, który się odcina mocno od pana Kaczyńskiego, jak widać, jest w tej samej linii językowej. Aha. Tak, to taka kultura żoliborska, rzeczywiście wysoko zaawansowana. Żoliborzani inni się obrażą bardzo na pana. Nie, ale to ja już rozmawiałem z moimi przyjaciółmi z Żoliborza. Mówię, słuchajcie, przepraszam, no funkcjonuje to w przestrzeni publicznej. No tak wam się udało. Znaczy, przez przypadek pechowo. Natomiast druga sprawa poważna jest taka, że, a to już dziś słyszałem, miałem przecieki wcześniej, że to pan prezydent złamał ustalenia zakulisowe podziału właśnie tego ambasadorów. W konstytucji jest zapisane, czy pan prezydent chce, czy nie chce. Ja wiem, że to jest chyba, tu ja bym miał język pana Mastalerka użyć, że pan prezydent chyba zapomniał, że powinien przestrzegać konstytucję, bo do tej pory nie zaprzysiągł legalnie wybranych sędziów. Jeżeli mamy jeszcze o tym mówić, panie prezydencie Andrzeju Sebastianie. W związku z tym to jest trochę tak jak w Alicji Krainie Czarów, że są prawa, które ktoś pamięta lepiej i prawa, których ktoś nie pamięta. W związku z tym albo obowiązuje konstytucja, albo nie obowiązuje. Pytanie, co jest białym króliczkiem, którego goni
prezydent Duda. Wiem, ja wiem, ale nie mogę powiedzieć. Dlaczego? No bo nie mogę na razie, dopóki nie uciekł do dziury, to nie ma co. To ja, a no tak. Tak. Dobrze. No i teraz jest tak, że jeżeli pan prezydent złamał te ustalenia, a wiem z dobrych źródeł, że złamał, że zostaje pan, no jego najbliżsi czwórka w różnych miejscach, plus pan Szczerski oczywiście w ONZ-cie, no to 3 miesiące, wyłączając oczywiście tam święta i inne rzeczy, nie można prowadzić polityki zagranicznej z ludźmi, którzy po pierwsze, niektórzy nie znają języków obcych, bo tak PiS to zmienił, że ambasador nie musi znać żadnego języka obcego. Ja wiem, że to jest dosyć nowatorski sposób prowadzenia polityki zagranicznej, ale zdaje się słabo wydajny. Plus szczerze, nie wiedziałam o tym. No jest, to, jest przepis taki. No, wiedziałam o tym, że jest przepis w ogóle, który mówi o tym, że nie jest konieczna znajomość języka obcego. Bo po co? Czyli to jedzie ktoś do ambasadora do Wielkiej Brytanii i nie posługuje się językiem angielskim. Nie, do tego PiS bo jest doprowadziło? Polakiem. I ma mówić po polsku. I ma na to papier, aha, tak. Plus jeszcze tam inne rzeczy. No i nie oszukujmy się, no to jest funkcja, to co PiS zrobił przez 8 lat. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie z panią redaktor tutaj. Polityka zagraniczna była po prostu skierowana do wewnątrz, tak? Czyli w zasadzie ktoś coś słyszał, jakiś ambasadorów, że coś robili. Nie, tylko, że Smoleńsk wyświetlali albo się okopywali w ambasadzie i nie spotykali się z nikim, żeby przypadkiem ktoś ich nie zapytał. No przepraszam, ale tak to wyglądało. I teraz, jeżeli sprawczość polega na tym, że przepraszam bardzo, ale uruchomiono środki KPO, premier Tusk wszedł do pierwszej ligi i bardzo byłoby dobrze, gdybyśmy my też weszli z powrotem do pierwszej ligi, bo jeszcze nie jesteśmy, bo PiS nas zdegradował do okręgówki i zaklinania nic nie pomogą. I teraz, jeżeli jest tak, jak jest, a widać, że Amerykanie mają to rozeznanie. Ja widziałem, jak zachowywał się Blinken, jak mowa ciała i w ogóle to wszystko funkcjonowało. I pewnie to, co się za kulisami zadziało, no to jest wynik tego, że jutro jest szczyt Trójkąta Weimarskiego. Bo jest niebezpiecznie. I czasy obrażonej primadonny, takiego chłopczyka, który to jest moja piaskownica i ja tutaj rozporządzam tą łopatką, to jest żałosne już coraz bardziej, bo myśmy... Czyli pana zdaniem prezydent Duda nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji? Czy zdaje sobie, ale dla niego jest to mniej ważne niż ten osobisty... Zastanawiam się szybko, co jest gorsze. Bo jeżeli sobie nie zdaje sprawy z sytuacji, no to wszyscy powiedzą, no dobra, no rzeczywiście, no przypadkowy człowiek na przypadkowym, znaczy na ważnym stanowisku. Ale jeżeli zdaje sobie sprawę z sytuacji i robi to celowo, to jest gorzej. To jest gorzej, bo to jest działanie na szkodę państwa. Wybory się odbyły, nikt nie zakwestionował. Pan Andrzej Sebastian Duda, sprawiający funkcję prezydenta, od samego początku przeszkadza temu rządowi. Ja jestem w stanie zrozumieć walkę polityczną, ale dochodzimy do jakiegoś etapu, gdzie państwo powinno funkcjonować, bo pan prezydent wywodzi się z tej ekipy, która ma, przepraszam, że zacytuję, gębę wypchaną frazesami, koniec cytatu. Bóg, honor, ojczyzna, Polska, patriotyzm. I to wszystko jest nieważne. O suwerenności pan zapomniał. Przepraszam, jeszcze suweren się wypowiedział i suwerenność w ogóle i chcą nas wszyscy napaść. A później jak się odkrywa tą pierwszą warstwę, drugą to jest tylko szmal, 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 władza, seks, szmal, szmal, władza, seks, seks, władza, szmal. Nie? No dobrze, to teraz, ponieważ sytuacja jest naprawdę poważna, ja zastanawiam się, czy naprawdę uważa pan, że te deklaracje ponadpartyjnego działania w kontekście obronności i polskiego bezpieczeństwa to było tylko na potrzebę tej wizyty w Waszyngtonie? Znaczy to nie będzie miało kontynuacji, bo na przykład wczoraj był tutaj generał Bieniek, on jest doradcą teraz ministra Kosiniaka-Kamysza i generał Bieniek powiedział, że to się naprawdę dzieje, że jest ten dialog między Pałacem Prezydenckim, a głównie jednak ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, bo to jest osoba, którą chyba toleruje najbardziej z obecnego rządu Andrzej Duda i że ten dialog, ta formuła jakiejś współpracy rzeczywiście jest. No to jeżeli tak jest, to ja tu wierzę generałowi Bieniekowi absolutnie. Być może jest to zagrywka rzeczywiście taka powyżej, że ja nic nie podpiszę, żeby ugrać więcej ambasadorów. Natomiast jeżeli to zagrywka, to jest słaba, bo można obejść to, wiemy jak. A jeżeli to jest jakiś trend, bo no pan Andrzej, Sebastian Duda ma taką właściwość bardzo ciekawą dla polityka, czy nie ma właściwości.
kto go tam gdzieś bliżej przytrze do ściany, to on w ten sposób się tam zachowuje. Ba, jest jeszcze jedna sprawa, przepraszam, no, wchodzę w słowo do woli uzupełnienia, proszę nie zapomnieć, bo to nie tylko kwestia ambasadorów. Mówi się też o tym, że bardzo poważnym kandydatem na stanowisko ważnego komisarza jest Radosław Sikorski. I podobno pan Andrzej Duda chce zablokować tę kandydaturę. Czyli też, tak jak widzi pani redaktor, no to jest tak, że bo słyszałem często, że się szczepiam za bardzo. No ale ja nie antycypuję, co będzie, tylko oceniam pana Andrzeja Sebastiana Dudę po tym, jak jest prezydentem. 8,5 roku jest prezydentem. Czy możemy go oceniać po tym, co robił, a nie po tym, co deklaruje, że robił. No to jest sytuacja, gdzie jeżeli to się potwierdzi, no to znaczy, że co to jest? To są, nie wiem, starszaki, muchomorki, tam, nie wiem, stokrotki. W jakiej grupie wiekowej znajduje się pan prezydent? Moja córka w przedszkolu była w ufolutkach i może to najlepiej pasuje. No to no, tak, bo ja muszę zaupdate'ować jako dziaders, że teraz są ufolutki, tam coś jeszcze i tak dalej. No to rzeczywiście, no to myślę, że spokojnie pan Duda kandyduje na Marsjanina roku. To w ogóle absolutnie jest... I przepraszam, panie Marsjan, jeżeli są, nie? Panie doktorze, to teraz idziemy dalej, zostawiamy już pana prezydenta Andrzeja Dudę i przechodzimy do premiera Donalda Tuska w kontekście także tego jutrzejszego spotkania. Wspomniał pan, że on tak naprawdę tą wizytą w Waszyngtonie dostał, zapisałam sobie nawet tutaj, papiery na lidera Europy i pieczątkę światowego polityka. I czy rzeczywiście uważa pan, że będzie w stanie szybko skrócić ten dystans, który dzielił nas do najważniejszych rozgrywających w Unii Europejskiej i czy o właściwie być może już skróceniu absolutnym tego dystansu świadczy ta mocna współpraca, jak widać, między Warszawą, Paryżem i Berlinem, bo były już spotkania i z Macronem, i z Scholzem, teraz znów, i to na wniosek Scholza, jest spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego. Przecież on mógłby się spotkać z samym Macronem albo z jakimś innym politykiem, stawia jednak na Warszawę. Z jakiegoś powodu. Bardzo, bardzo prostego. Tutaj to wszystko, co jest, zawdzięczamy nam. Ci, którzy poszli do wyborów i zmienili układ władzy w Polsce, czyli odsunęli, ci, co głosowali za odsunięciem populistów, którzy teraz chodzą i jęczą, że nie byli populistami, że w ogóle to jest fake. To był pierwszy krok. Drugi krok jest taki, że tak się czasami dzieje w polityce, że ktoś dorasta do pewnej roli, ktoś nie dorasta. Okienko się otwiera albo się zamyka. Jest momentum albo tak, go nie ma. Jest momentum. Donald Tusk wytrzymał w dziejach nowożytnych Polski niewyobrażalną kampanię nienawiści, hejtu i kopania we wszystko, co tylko można. 5 lat, to, że był 5 lat w Brukseli, nie wykorzystał rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest wina rządu Prawa i Sprawiedliwości, którzy woleli wygrywać 1 do 27 i nie, w ogóle nie wykorzystywać swojego człowieka, no bo był po prostu to jakiś nie nasz. No ale widzimy komisarza naszego i też to jest żałość. W związku z tym ten program... Pan o komisarzu Wojciechowskim. Januszu Wojciechowskim, który tylko coś tweetnął, a później w ogóle to nie wiadomo co. Znaczy, to jest już tego za dużo po prostu. Natomiast Donald Tusk, który doskonale wie, o co chodzi w tym wszystkim, przez ten czas, kiedy jest politykiem, wyrósł na naprawdę męża stanu. Czy się to komuś podoba, czy nie, to powtarzam zawsze. Trzeba uznać to, co się dzieje, a nie to, co nam się wydaje. Dzieje się to, że odblokował, że chcą z nim rozmawiać, że stawiają wszyscy na Polaków, że my tę Unię jednak utrzymamy w jakimś kierunku sensownym. No bo teraz wystarczy trochę populizmu i każdy powie, nie, każde państwo oczywiście jest samorządne. Tylko widać Rosję, która nie ma żadnych zahamowań i Putina, który nie ma żadnych klapek. Odbędą się jutro... I fascynacja Donalda Trumpa tym, że poza strukturami instytucji demokratycznych jest jeszcze działa. Właśnie ta różowa latarnia, czy tam, jakie on ma te włosy, teraz nie widziałem. Pomarańczowe. Pomarańczowa, przepraszam. Twarz tak, i włosy. Proszę, proszę. Pomarańczowa latarnia, która mówi, ja to skończę w 3 minuty. No i właśnie to jest najgorsze, co może być. W związku z tym, ci, którzy mają jakiekolwiek widzenie świata, dalej niż własne podwórko, nie wiem, własny stuk siana i to myślą trochę do przodu, bo wszystkie te udogodnienia związane z 400 lat węgiel, coś tam jeszcze, nie będą miały żadnego znaczenia, kiedy wybuchnie wojna, jakkolwiek ona będzie wyglądała, a jest groźba. Plus oczywiście kopany strasznie zielony ład za różne rzeczy, tylko jak nie będzie czym oddychać i co pić, to też będzie można sobie węgiel zaaplikować na rozwolnienie raczej. W związku z tym
To jest ważne. I myślę, że ponieważ Scholz pokazał już, że jest słaby, po Angeli Merkel zresztą ciężko byłoby być. Mm. Macron walczy, ma jeszcze 3 lata, tam no jest ten moment taki, ale... Perspektywy też nie najlepsze. Zaczął źle, później dobrze, później źle. W związku z tym, tak jak kraje rywalizują i to nie jest tak, że wszyscy nas kochają w Europie i chcieli, żeby Polska rosła w siłę. Nie. Nie, ale liderzy, którzy myślą, mówią, dobrze, Tusk rzeczywiście się do tego nadaje. I cały czas podkreślam, nie dlatego, żeby znowu wyjechał, bo tam nie ma stanowiska takiego w tej chwili. Von der Leyen zostaje znowu... No, jeszcze nie wiadomo. Ale no, jest planowana, to znaczy taka sytuacja, że EPP raczej wygra te wybory. W związku z tym, jako kto miałby tam pojechać? Nie, mocny premier mocnego kraju jest liderem Europy. I można przeprowadzić jakieś zbrojenia i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze. Natomiast to trzeba robić szybko. W związku z tym, my dostaliśmy trochę też dla populistów, czyli te 2 miliardy kredytu, Apache, co jest oczywiście też biznes jest biznes, Winnetu. Szczerze mówiąc, jak tak naprawdę na spokojnie przeanalizujemy efekty wymierne tego spotkania, niesymboliczne, no to tam najbardziej Amerykanie zyskali. No tak, ale to na tym polega interes, tak? Mm. Że lepiej jest kupić, chociaż tam jest 20 miliardów w kontrakcie, a tu 2 miliardy pożyczki, 96 apaczów uzbrojonych tam z czymś jeszcze i tak dalej, niż wyczyścić kartę kredytową w Korei i dostać pustostan. Nie zapominajmy o zupełnie nieprzypadkowej wizycie prezydenta Dudy tam przy tej elektrowni jądrowej, tak, w Stanach, tak, prawda? Tak, firmy, która będzie budowała u nas elektrownię jądrową. Jak rozumiem, Amerykanie chcieli się też upewnić, że po zmianie rządu nie będzie tutaj zmiany, jeżeli chodzi o wykonawcę elektrowni jądrowej. Akurat, ale to już możemy zostawić. Przechodzimy do tego, co jutro. Otwiera pan popcorn. I ogląda Jarosława Kaczyńskiego. Nie lubię popcornu i staram się omijać kina, gdzie jest popcorn. W związku z tym... O, to już trudno teraz. No, ale są jeszcze. No, trzeba zobaczyć oczywiście, tak. Czego pan się spodziewa tak na serio? Jakiej postawy pana prezesa pan się spodziewa? Bo z jednej strony bardzo fajnie i dość zaskakująco powiedział oczywiście, że się stawię, bo taki jest mój obowiązek. Z drugiej strony, kilka chwil później, no ja właściwie to nic nie będę mógł powiedzieć, bo właściwie nic nie wiem. No tak, a będzie. Już kiedyś przecież mówił o tym, kto był inwigilowany, a właściwie kto na pewno nie był i kogo systemem Pegasus inwigilowano, że to tylko byli terroryści i tak dalej, i tak dalej. To wie czy nie wie, co on jutro powie? Jeszcze była kuriozalna wczoraj konferencja prasowa byłych posłów Wąsika i Kamińskiego. Dawno nie widziałem takiego kuriozalnego wystąpienia, no ale okej. Rozumiem, że tonący brzytwy się chwyta. Natomiast ja jeszcze do przedwczoraj myślałem, że że ludzie pana prezesa wykonają taki zabieg, żeby go, że on zachoruje dyplomatycznie, ten pierwszy, żeby nie przyszedł przed wyborami. Żeby kupić sobie czas, trochę. Tak, tam jest raz chyba można, tam to, zresztą to naturalne by było, gdyby nie wiem, jakoś zachorował, czy miał katar, czy przeziębił nogi, nie wiem. Ale powiedzmy, że to jest 15, no to może jeszcze może byłoby go wezwać przed wyborami. Bo to jutro wcale nie będzie gra o to, czy pan prezes coś pamięta, czy pan prezes nie pamięta i jaką formułę przybierze, tylko czy ostatecznie będzie to gwóźdź, jak to mówił pan... Do trumny politycznej. Ziobro, tak, ten gwóźdź do trumny politycznej. Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli pan prezes jutro nie wytrzyma ciśnienia, a ostatnio mu się to zdarza, no to może być klęska polityczna jeszcze, bo będzie transmitowane to i na pewno będzie oglądane i... Ja przepraszam, Jusików popcornu, nic nie mam do popcornu, ale nie lubię oglądać filmu, kiedy ktoś tam chrupie z boku. To jest nas dwoje. Panie doktorze, to woli uzupełnienia jeszcze. A nie sądzi pan, że Jarosław Kaczyński, albo właściwie jego otoczenie, może doradzić mu taki sprytny wybieg pod tytułem utajniamy obrady, bo nie mogę powiedzieć tego, co wiem, przed kamerami. Ale wtedy przyznałby się, że wie dużo. Właśnie o to chodzi, że to jest tak, że jak nie chcesz się pomylić w kłamstwie, to mów prawdę. Taka jest zasada. A tutaj już jest pudełko w pudełku. Ten cały rząd, łącznie z wicepremierem do spraw bezpieczeństwa Jarosławem Kaczyńskim w pewnym momencie i państwem prywatnym, które pan Kaczyński sobie zrobił, to jest po prostu coś, co było, widzimy bardzo dobrze teraz, chociaż podejrzewaliśmy, zakłamanie do zakłamania. Koledzy podsłuchiwali kolegów, koleżanki podsłuchiwały koleżanki. Koledzy donosili i pan prezes bardzo lubił, jak ktoś przy
przynosił jakieś informacje. To jest jakaś paranoja polityczna. I teraz zaczyna to wychodzić i ludzie się zaczynają orientować, że aha, czyli tamten mnie mógł podsłuchiwać, ten nam nie donosił, a prezes jest tak słaby, że musi krzyczeć i szturmować wieniec, nie? Mhm. To są obrazki, które są nie do pomyślenia jeszcze 4 lata temu na przykład. To znaczy, że jeżeli pana prezesa można wyprowadzić z równowagi w taki sposób, no to można się zastanawiać, a co będzie przed kamerami. I ja nawet pomyślałem sobie, myśląc po pisowsku trochę, że być może otoczenie to dalsze, nie najbliższe, chce specjalnie wystawić pana Kaczyńskiego, żeby już go tak do końca dobić, skompromitować wizerunkowo. No ale chyba to już jest pudełko, nie, to już ja myślę paranoidalnie. W związku z tym, jeżeli w dobrej formie by był pan prezes, no to byłby w stanie sobie poradzić oczywiście z różnymi rzeczami. Natomiast widzimy ostatnio, że ta forma jest raczej no, niemeczowa. I teraz wystawianie zawodnika z kontuzją jako napastnika no, jest ryzykiem takim, że jednak albo strzeli samobój, albo nie strzeli do bramki. No. Ale gdyby pan miał dzisiaj obstawiać, to jaką strategię przybierze? Czy zupełnie nie chce pan na razie wróżyć? Trudno powiedzieć. Natomiast myślę, że najbardziej oczywista jest taka, że tyle wiem, resztę nie wiem. Mhm. Pytanie, jak poradzą sobie przesłuchujący. No właśnie. Bo tutaj naprawdę nie chodzi o to, czy pan prezes coś powie, czy czegoś nie powie, bo to jest w drugiej kolejności. Oczywiście powinno tak być. Tylko jak wypadnie jutro przed komisją. Mhm. W związku z tym jest też wariant możliwy o utajnieniu, ale on ma oczywiście tą konsekwencję, o której pani redaktor powiedziała, że wiem, ale nie powiem. Albo powiem gdzieś tam. Poza tym w Polsce utajnianie czegokolwiek jest uprawianiem morza. Bo nie znam żadnego takiego, że tam utajniło się po 89 roku posiedzenie Sejmu, komisja tajna. Zawsze wszystko wypływa na drugi dzień, albo ktoś przynosi Macierewiczowi na wycieraczkę. Mhm. Także... No dobrze, to czekamy. Jutro przypomnę o 12:00, także wcześniej proszę włączyć ekspres, bo też na pewno będziemy o tym mówić. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego, a teraz przejdźmy do marszałka Sejmu. Panie doktorze, jeśli pan pozwoli. Oczywiście. Bo wiemy, że pan marszałek Sejmu chciał wyciszyć niezdrowe polityczne emocje, a właściwie nie dopuścić do tego, by one wybuchły. Mhm. Stąd jego decyzja o przesunięciu, wbrew wcześniejszej umowie, terminu rozpoczęcia prac nad wszystkimi projektami w sprawie prawa aborcyjnego. No, okazuje się, że niestety chyba nie przemyślał sprawy do końca, ponieważ te emocje wybuchły chyba znacznie bardziej niż wybuchłyby, gdyby to wszystko poszło zgodnie z planem. Z czego wynika pana zdaniem ta pomyłka Szymona Hołowni? A może to wcale nie była pomyłka, tylko chciał takiej awantury. Jak pan to czyta? Jeżeli chciał awantury, no to rzeczywiście byłoby to ekstrawaganckie prowadzenie polityki. Natomiast myślę, że jednak gdzieś się zagubił. Albo miał za duży nacisk ze strony koalicjanta z Koniczynką. I ja to nazywam, że zwyciężył program Proboszcz Plus na wybory. I to nie jest dowcip, to po prostu tak to wygląda, że w małych lokalnych społecznościach szyldy polityczne mają mniejsze znaczenie niż lokalne relacje. I bardzo jest dużo jeszcze, bardzo dużo wpływów. Ale mnie to nie przekonuje, panie doktorze. Ja zaraz panu wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że jeżeli ludzie, którzy ulegają polityce z ambony, idą do lokalu wyborczego, to na pewno nie są to ludzie, którzy... których decyzja wyborcza zmieniłaby się pod wpływem tego, że ta dyskusja w sprawie aborcji jest. To nie, ich stanowiska i tak nie zmieni. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ksiądz z ambony powie, że nie głosujmy na morderców, no tak. A taka narracja się już pojawiła u pana Andrzeja Sebastiana. Czyli aha, jest... czyli że tutaj wyborcy trzeciej drogi mogliby z trzeciej drogi zejść. Jest dużo rzeczy, których z Warszawy my tak patrzymy, nie patrzymy. Bo pytanie jest bardzo proste. O co walczy teraz koalicja demokratyczna, czyli te umownie 4 ugrupowania i o co walczy była partia rządząca czy partie rządzące. Mhm. I te suwaki się zmieniają. Dlatego, że kiedyś walczono o pełną pulę. Zresztą wybory samorządowe są świetnymi wyborami, bo zawsze można ogłosić, że się wygrało gdzieś tam. Natomiast teraz, jeżeli PiS na przykład nie utrzyma ani jednego sejmiku. Wydaje się nieprawdopodobne, ale to będzie to totalna klęska i przyspieszenie odejścia na emeryturę pana Kaczyńskiego. PSL, który się próbuje odbudować, działacze PSL-u wypuszczeni przez 8 lat, nie szturmują Warszawy i wielkich spółek o stanowiska, tylko właśnie te wszystkie mniejsze.
I to jest pewien ciąg. Ja nawet nie mówię tego negatywnie, tylko być może Szymon Hołownia nie zobaczył tego, co ma w sondażach, że prawie 90% wyborców trzeciej drogi i jest za złagodzeniem, przynajmniej złagodzeniem. Nie, za liberalizacją, takie tak, było. Znaczy z liberalizacją, tak. Tak. Natomiast znaczy to w ogóle jest obrzydliwe, że my o tym rozmawiamy w XXI wieku, tak, że kobieta czegoś nie może, bo jej mężczyzna zabrania. Stuknijmy się czymś w głowę po prostu. Natomiast tam jest jeszcze jedna rzecz. Panu Szymonowi Hołowni dobrze idzie to marszałkowanie. Mhm. Być może już z pewnej odległości nie widzi się pewnych rzeczy. Bo jeżeli to miało być ugaszenie pożaru, no to wrzucenie granatu, nawet takiego, który jest już parodziesięcioletni, do ogniska, można podejrzewać, że będzie wybuch. Jest taka zasada, Lejkow kiedyś, taki mądry człowiek, użył zasady, nie myśl o różowym słoniu. Nie? I jeżeli ktoś mówi, nie myśl o różowym słoniu i nie myśl, że pani redaktor ma piękne kolczyki, to teraz wszyscy widzowie patrzą na kolczyki pani redaktor. I wychodzi Szymon Hołownia, pan marszałek, i mówi o aborcji i o tych wszystkich ustawach będziemy mówić 11, bo chciałbym, żebyśmy teraz o tym nie rozmawiali podczas wyborów. No to jest nie myśl o różowym słoniu. Ale to jest brak doświadczenia pana marszałka, czy jemu jednak zależało na tej awanturze? Bo ja już naprawdę nie myślę, uważam, że na awanturze mu nie zależało. No, rany boskie, no myślę, że to... jaki jest korzyść z awantury dla niego? Żadna. Ja myślę, że tam jeszcze mogła być taka myśl, że to są ci wyborcy do wzięcia za rok. Mam 15 miesięcy. Czyli bardziej ambicja już prezydencka. Uwodzi pan Szymon Hołownia wyborców bardziej liberalnych, tak to nazwę, PiSu, własnych? Nie wiem, czy ich uwodzi, natomiast ponieważ swoi właśnie raczej zostaną, według pana marszałka prawdopodobnie, czy badań. Natomiast no nie perspektywa... Ja rozumiem, ale perspektywa, no polityka to jest sztuka możliwości. Może się dużo rzeczy wydarzyć. Mhm. I być może zakiełkowała taka myśl, że odsuniemy, bo to i tak się stanie, ale będę mógł tym zagrać, że zobaczcie, ja byłem jednak tym, który powstrzymywał tę nawałnicę po prostu ludzi, którzy koniecznie chcą po prostu robić aborcję co 3 dni, bo to też jest, problem został wykreowany straszliwie w złym kierunku, tak jak zresztą nie mówiliśmy o tym pigułka. Zaraz będziemy no właśnie, mówić. To są fałszywe tezy w ogóle, to są fałszywe, ale one się przebiły. Nieważne, co jest prawdą, tylko ważne, co ludzie słyszą. No dobrze, jaki będzie efekt całej tej sytuacji? Zarówno dla pana Szymona Hołowni jako kandydata na prezydenta, bo wiem, że to jest jego największy cel i marzenie. Niektórzy są nawet zdania, że on interes swój własny przedkłada na interes partyjny, ale to zostawmy, może na jakąś inną dyskusję, bo już za dużo tych wątków się pojawi. Uważa pan, że może mu to zamieszanie dzisiejsze zaszkodzić przy okazji wyborów prezydenckich? Czy to jest za duży czas upłynie, żeby wyborcy o tym pamiętali? Musiałbym spekulować. Wydaje się, że tak, że zaszkodzi. Dlatego, że teraz to wybuchło bardzo mocno. No, jednak mnóstwo ludzi zostało zawiedzionych, i kobiet, i mężczyzn. Ponieważ oczywiście tam jest coś takiego, że ja nie mówiłem w kampanii, że będę liberalizował i tak dalej. Natomiast no, danie pod obrady to jeszcze nie jest za opowiedzenie się za liberalizacją. I skoro teraz jest taki zawód, to teraz na pewno straci wizerunkowo. No, to też jest ciekawe, no, przed wyborami samorządowymi, gdzie partia Trzecia Droga, czy ugrupowanie, przepraszam, Trzecia Droga, no nie jest najsilniejsza, przynajmniej Polska 2050. No to jest taki, no, trochę spacer na linię nad przepaścią. Natomiast wizerunkowo, jeżeli chodzi o te marzenia pana Hołowni bycia prezydentem Polski, no to zostanie mu to wyciągnięte w każdym momencie, bo to jest trochę wizerunkowy, mocny strzał. Szczególnie przez Rafała Trzaskowskiego, jak sądzę, który zawsze ma w tej sprawie bardzo jednoznaczne stanowisko. A pamiętajmy, że przeważyły w tych wyborach kobiety i młodzi ludzie. Tak? Parlamentarnych. No i właśnie w tym kontekście, panie doktorze, chciałam zapytać, czy dlatego, z tego powodu, o którym pan wspomniał, usprawiedliwia pan wpis posłanki Anny Marii Żukowskiej, która jest jednak szefową klubu parlamentarnego partii, ugrupowania, które współtworzy koalicję rządzącą wraz z Szymonem Hołownią. Zresztą, czy w ogóle usprawiedliwia pan tego typu język? No bo tam, przypomnę państwu, było wypier z tym swoim spokojem, tak się odniosła na portalu X do Szymona Hołowni. Pytana o to, powiedziała, że po pierwsze nie żałuje, po drugie nie przeprosi, po trzecie nie mówiła jako szefowa klubu, tylko jako kobieta, bo jest wkurzona tym, że po raz kolejny... ja też jestem wkurzona jako kobieta, ale jestem chyba bym się tak nie odezwała do kogokolwiek. Czy to jest tak, że kobiety lewicy
posłanki, polityczki powinny się zastanowić nad jedną bardzo ważną rzeczą. Dlaczego mimo dobrej diagnozy w ogóle, nie tylko w sprawie aborcji, mają taki słaby wynik? Za ostry przekaz, tak? Znaczy za agresywny. Jest coś nie tak. Ja już nie wiem co, natomiast pewnie ta agresja też, ale może i jest jakoś to... Bo przed wyborami było 14 do 15, później ledwo 8 z kawałkiem. Teraz to znaczy, 7, niewiele ponad 7. No właśnie, czyli czy wkurzenie pani poseł, prywatne wkurzenie, które się przekłada, czy ona chce, czy nie chce na ugrupowanie, jest warte tego. Ktoś powie, jasne, za przekonania i poglądy można zginąć i ludzie w historii to robili. Ale natomiast... to nie trzeba o przekonaniach i poglądach mówić w taki sposób. Znaczy, no nikt właśnie, nie jest święty, każdy z nas przeklina, tylko niekoniecznie w przestrzeni, w tej warstwie publicznej. No właśnie, i teraz drugi link jest taki, że no, naprawdę lewica chce być tak bardzo kojarzona z językiem PiSu. No, wydaje się, że to nie jest dobra droga, ta czwarta droga. Ale też warto pamiętać, że koleżanki z klubu odcięły się od tej wypowiedzi, bo tam była taka historia, że Anna Maria Żakowska później napisała, że to jest stanowisko klubu. Ja następnego dnia prowadziłam program i zapytałam jedną z członkiń tego klubu, czy to jest jej stanowisko. Ona powiedziała, absolutnie nie. I odcięła się od tego też ministra Kotula i tak dalej, i no, tak dalej. Więc a tutaj PiS jest... siedzi i robi popcorn i mówi... A dziwić się? Nie. No przecież dostają na złotej błędy, tacy. To są błędy polityczne. Wczoraj minęła 3 miesiące, dokładnie wczoraj minęło 3 miesiące od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska, koalicyjnego, trudnego, no bo wiadomo, że koalicja. Natomiast myślę, że po pierwsze, ja bym dużo stosował głowy pod zimny kran, zanim się coś zrobi. To mówię teraz do wszystkich. To nie tak, że do kogoś konkretnego, jeżeli opozycja była, a teraz demokratyczna władza chce utrzymać władzę i chce zmieniać, bo zmienia przecież rzeczy, to dużo więcej zimnej wody na głowę i mniej alkotweetów emocjonalnych gdzieś wieczorami. A czy pana zdaniem to może wpłynąć na... kondycję koalicji rządzącej, całe to zamieszanie związane z prawem aborcyjnym? Nie wydaje się, że tak. No emocje są popsute na pewno. Tak, tylko no, pytanie na ile? To, ale to może dobrze, że ktoś na początku puścił bąka politycznego. Natomiast no to było wiadomo, że to będzie pole konfliktu. No to nie jest jakieś odkrycie straszne. No to jest jasna sprawa. Natomiast innego... różne rzeczy można robić, bo są rzeczy, które są do zrobienia, które są może do zrobienia i są rzeczy, które są nie do zrobienia. I przecież wyborcy nie są głupi, rozumieją. Tylko tu wracamy do takiego na koniec, jak podejrzewam, sytuacji, bądź prawie na koniec, że rząd powinien się jakoś komunikować z nami. A komunikacja jest... Za każdym razem pan to powtarza. Prawda? Ale niestety no, za każdym ale razem ale to jest nie kolejny jesteśmy przykład. W innej sytuacji. To jest kolejny przykład, że pan marszałek Hołownia, który jest członkiem koalicji rządzącej, no coś zrobił, tutaj pani poseł coś powiedziała, posłanka się odcięła, i premier wystąpił, mówi, że ja ich będę przekonywał. A, i że nie będzie z nikim negocjował i tak, w tej no sprawie. To co ma myśleć przeciętny wyborca? Nie wiem. Bo statystyczny Polak nie istnieje, ale taki, który się nie interesuje polityką, mówi tak, o, kłócą się. Kłócą się, to po co im dawać władzę? 3 miesiące minęły, a już wizerunkowo są przyczółki zdobyte przez Prawo i Sprawiedliwość, czy cokolwiek po nich powstanie. No dobrze, to teraz a propos bąków politycznych, bardzo podoba mi się to określenie. To dwa słowa o pigułce dzień po. No bo wiemy, że przeszła przez Sejm, bez poprawek nowelizacja prawa farmaceutycznego została przyjęta w Senacie i teraz oczywiście decyzja należy do pana prezydenta. Pan prezydent postanowił już nas poinformować, jaka prawdopodobnie ta decyzja będzie. Nie powiedział jeszcze ostatecznie, nie postawił kropki, niemniej powiedział, że czeka, aż ta ustawa trafi na jego biurko, ale... Biurko jest w remoncie. Ma problem, nie ma biurka, bo no, to nie jest dobrze, żeby niepełnoletnie, 15-letnie dziewczynki miały dostęp do tych pigułek, no bo nagle wezmą 5 i co? Tylko pan prezydent zapomniał, że... I teraz no właśnie, zwracam się do wszystkich swoich krytyków, a nie mówiłem. No właśnie. Tylko, że to nie jest śmieszne niestety. Bo to jest życie ludzkie. Tym bardziej, że pigułka nie doprowadza właśnie do tego, o czym pan prezydent... Poza tym pigułka kosztuje 100 zł. Ale to nawet mówię... Znaczy, czy pan prezydent Duda, przepraszam, wyobraża sobie, że 15-letnia dziewczynka bez wiedzy rodziców, bo on mówi, że ona idzie bez wiedzy rodziców, idzie do apteki i mówi, daj mi pani 5, ja łyknę na wszelki wypadek, ma pani tutaj 5 stówek.
nie wiem od czego zacząć, ale może jeszcze bym polecił panu prezydentowi. Na jakim poziomie dyskusji my jesteśmy i wiedzy, podstawowej wiedzy medycznej. Może się przestał uczyć już, ale można by wysłać też panu prezydentowi taki ten przepis, który jest prawem w Polsce, że 15-letnia dziewczynka, chłopiec może uprawiać seks. Tak. Nie? I tu może, bez zgody rodziców i pana prezydenta. No właśnie. Ale już stosować się aborcji awaryjnej nie wolno. Ja nie jestem zaskoczony. Antykoncepcji awaryjnej, ja nie jestem zaskoczony, bo to wszystko się z niczym nie zgadza. No właśnie, pamiętajmy, panie doktorze, bo tutaj przez cały czas Prawo i Sprawiedliwość próbuje taką narrację narzucać, że to jest aborcja. Tak, a to nie jest aborcja właśnie. To jest antykoncepcja awaryjna. Chyba, że coś się zmieniło dalej, że sam plemnik na wolności już jest nowym życiem i sobie tam gdzieś biega na prawo i lewo. Naprawdę nie chcę tego wyśmiewać, ale jak się popatrzy i posłucha przede wszystkim... To chodzi o poziom debaty publicznej i wiedzy podstawowej. Wymawianie, bo są cynicy i są oczywiście nieudacznicy. Natomiast gdzie pan prezydent chce trafić? Do jakiego podzbioru? A czy B? Bo jeden i drugi niestety jest tragiczny. W związku z tym mam nadzieję, że to słyszałem, nie wiem czy to dzisiaj, że pani Izabela Leszczyna, czyli ministra zdrowia, mówi, że to będzie rozporządzenie. Że to można zrobić rozporządzeniem, tą pigułkę dzień po. No a pan prezydent rzucił do swojego koszyczka kolejny kamień, który będzie go ciągnął na dół rowu mariańskiego politycznego już niedługo. Pan prezydent sprzeciwia się także referendum w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego, bo nie robi się plebiscytu w sprawach życia i śmierci. No, ale pani rektor, bo pani ode mnie oczekuje, żebym otworzył jeszcze ten rezerwuar różnych przyjemnych określeń. Nie, bo to jest kwestia tego, co nas czeka w najbliższym czasie, bo przecież trzecia droga z panem Hołownią i panem Kosiniakiem-Kamyszem na czele twierdzą, że referendum to jest idealne rozwiązanie i mimo tego, że już od wielu tygodni z Pałacu Prezydenckiego płynie taki przekaz, że nie będzie zgody prezydent nie uzna wyniku tego referendum, bo po prostu nie uznaje samego referendum w takiej sprawie. No. Pan Szymon Hołownia jeszcze wczoraj chyba, albo przedwczoraj wychodził i mówił, że dlaczego wy się sprzeciwiacie referendum, czego się boicie, skoro to jest jedyne rozwiązanie, które wejdzie w życie. Tak jakby nie słyszał tego, co mówi Pałac Prezydencki. Czyli jednak my jesteśmy narodem wybranym, okazało się, i miejscem przeklętym na tym świecie, gdzie krasnoludki sikają do mleka, żeby się nie zsiadło, ponieważ problem jest, znaczy 21-wieczne rozwiązania próbuje się rozwiązać metodą z XIX wieku. Jestem delikatny. Ale jeżeli to ma być znowu naszą pożywką na najbliższe 15 miesięcy, a wszystko na to wskazuje, to naprawdę powinniśmy się zaopatrzyć w dużą ilość młotków gumowych i rozdawać je ludziom, żeby się stukali w głowę codziennie, ponieważ jest wojna. Tak. W Ukrainie, jest wojna na Bliskim Wschodzie, są wybory, to przepraszam słowo, wybory, że w piątek Putin się tam reaktywuje, czy tam multiplikuje, czy co on tam zrobi. W listopadzie mamy możliwy powrót Trumpa. Możliwy jest powrót, tak, człowieka Trumpa. A my się zastanawiamy i będziemy się tutaj o rzeczy, które są po prostu już dawno powinny być załatwione. I są na całym świecie. Ale absolutnie w cywilizowanym. Tylko żadna argumentacja nie trafia, bo wychodzi na to, że jak się ktoś zostaje politykiem, to ten narkotyk po prostu przesłania i oczy, i uszy, i nos, i nie wiadomo co jeszcze. Ale co takiego jest, to już tak na koniec, co takiego z nami jest, panie doktorze, że my przez 30 lat rozmawiamy cały czas o tym samym. No mówię, jesteśmy narodem wybranym. To tak trochę w miejscu drepczemy. Miejsce, bo te podstawowe, ale proszę zwrócić uwagę, że te podstawowe, jakieś takie budzące emocje, historie, to są dokładnie te, które były 30 lat temu. Tak. Kościół, relacje między państwem i kościołem, tak. Kwestia antykoncepcji, kwestia aborcji, nie wiem, co tam jeszcze religia pan szkołach, dorzucił, religia w szkołach. Mieszanie się kościoła do polityki. Tak jakbyśmy utknęli na początku lat 90. przez cały czas, a mamy 2024. No, tylko ktoś zapomniał przestawić zegar. No, ale wyborcy tak głosują. Ale za chwilę będą głosowali już inaczej, bo to co było w ostatnich wyborach, zaręczam. To mogę przewidywać, chyba że coś się stanie i wróci poprzednia władza na przykład z takimi poglądami, bo 8 lat to była podróż w czasie. No jest ten sondaż taki dzisiaj dziwny. Nie wiem, czy on powinien niepokoić Donalda Tuska, czy nie. Natomiast no, nikt nie jest tutaj Bogiem. Natomiast chodzi o to, że
to ująć najbardziej prosto. Jeżeli się stoi w miejscu, to się cofa. I jeżeli popatrzymy na wiele osób, które zmieniły poglądy, bo człowiek zmienia poglądy, ewoluuje, dowiaduje się więcej, medycyna poszła dalej niż penicylina, naprawdę można wyrwać zęba, nie u kowala, tylko gdzieś tam w jakimś zakładzie stomatologicznym, to się nie da tego utrzymać. I teraz za następne 4 lata, czy tam, no 4, tak, załóżmy, to przyjdzie następna grupa młodych ludzi i po prostu wszystkich, jak mnie mam... Tak pan myśli? Tak, myślę, że tych najbardziej dziaderskich dziadersów, boomersów i innych tych wszystkich ersów, odstawi na boczny tor, da herbatę z melisą, kapcie, no i młotek gumowy, żeby jeszcze jednak mimo wszystko był. No, nie wypada mi chyba powiedzieć, oby tak się stało. Niech pani tak nie mówi. Nie mówię. Tak. Nie powiedziałam tego. No, niech. Powiedział to pan doktor. Doktor Mirosław Oczkoś, niezawodny. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie za to spotkanie, panie doktorze.